100 konkretów na 100 dni to temat konferencji prasowej Krzysztofa Chabury. Kandydat do Sejmu z listy Koalicji Obywatelskiej przedstawił kilka punktów z długiej listy programu wyborczego swojej partii. Na pierwszy plan poszły kwestie podatkowe od wynagrodzeń. Kwota wolna od podatku zgodnie z zapowiedzią ma wzrosnąć z 30 do 60 tysięcy złotych. Jeśli zaś chodzi o podatki od pensji, pracownicy, którzy zarabiają do 6 tysięcy złotych miesięcznie, nie będą mieli potrąconego podatku dochodowego od swojego zarobku. I oni w ten sposób w skali roku oszczędzą 3600 zł. A Polak, który zarabia w tej chwili na przykład 5000, zaoszczędzi 2300 zł. To są niemałe kwoty, można je naprawdę wydać chociażby dla naszych dzieci na edukację i dokształcanie. Zwolnienie od płacenia podatku dotyczyć ma również emerytów, których emerytura wynosi do 5000 zł. Wśród konkretów znalazła się również podwyżka dla pracowników sfery budżetowej. Tu pensje mają wzrosnąć o 20%, ale to nie jedyna grupa, która ma mieć wyższe wynagrodzenie. Nauczyciele, ludzie niezwykle ważni dla naszego życia społecznego, dla edukacji, kształcenia naszej młodzieży, naszej przyszłości. Tu planujemy podniesienie dla każdego nauczyciela wynagrodzenia o minimum 1500 zł, czyli około 30%. Kandydat na posła mówił również o kobietach. Bezpłatne in vitro, badania prenatalne czy znieczulenie przy porodzie. Poruszył również temat aborcji. Każda Polka powinna również mieć możliwość decydowania o własnym ciele. I stąd dopuszczamy aborcję do 12 tygodnia życia. To kobieta będzie decydowała wspólnie z lekarzem o tym, czy to dziecko urodzi, czy też go nie urodzi. Kolejna grupa, na którą Koalicja Obywatelska zwraca szczególną uwagę, to przedsiębiorcy, którzy współtworzą dochód narodowy. Zlikwidujemy chaos i bałagan, który stworzył Polski Ład, mówił Krzysztof Chabura. Bardzo ważnym jest też wprowadzenie tak zwanego kasowego rozliczenia podatku. To polega na tym, że przedsiębiorca płaci podatek dopiero wtedy, kiedy otrzyma zapłatę za fakturę którą wystawił. A często bywa tak, że on płaci podatek, pieniędzy nie ma, doprowadza to do stanu, bardzo złego stanu i bardzo złej kondycji finansowej jego firmy. Poruszone podczas konferencji tematy dotyczyły jeszcze ekologii z naciskiem na odnawialne źródła energii, ograniczenie rabunkowej wycinki drzew w naszych lasach oraz oczyszczeniu rzek. Nie zabrakło również kwestii naszego miejsca w Unii Europejskiej. Czeka na nas 250 miliardów złotych z KPO. A wystarczy, szanowni państwo, przede wszystkim przywrócić w Polsce samorządność. Przywrócić samorządność, ale tego akurat rząd PiS nie robi i pozbawia nas, Polaków, pieniędzy, które naprawdę poprawiłyby nam warunki życia, byłyby i są niezbędne dla naszej gospodarki, dla oświaty, dla pomocy społecznej. Przez tych pieniędzy budujemy szpitale, szkoły, żłobki, przedszkola, drogi. Te pieniądze muszą do Polski trafić i jeśli Koalicja Obywatelska utworzy rząd, w co nie wątpię, te pieniądze w przeciągu 100 dni do Polski trafią. Zniesiemy limity świadczeń medycznych, co zwiększy dostęp do lekarzy specjalistów, a także wprowadzimy zerową stawkę VAT-u w transporcie publicznym, co wpłynie na obniżenie cen biletów, wyliczał na konferencji kandydat na posła. Rośnij z nami i odkryj potencjał, który masz w sobie. Tak o tej imprezie i do udziału w niej zachęcali wolontariusze Zagrawki. Mowa o Eco Art Fest, festiwalu dla dzieci i ich rodziców, który odbył się w słoneczną i ciepłą niedzielę w Lewitynie. Dzisiaj rządzimy na naszym Eco Art Feście, na którym działamy z dzieciakami, działamy artystycznie, działamy ekologicznie przede wszystkim, działamy też sportowo i pokazujemy, ile dzieciaki mają w sobie potencjałów. I tak w strefie eko na dzieci czekały trzy zadania. Plastic Tower, czyli butelka butelce nierówna. Tutaj należało na czas posegregować butelki, całe i zgniecione, aby pokazać, że te drugie, mimo iż było ich tyle samo co pierwszych, zajmują mniej miejsca. Drugie zadanie pod tytułem kartony, czyli co nam daje zgniatanie, bo jak wiadomo odpowiednia segregacja, w tym przypadku złożone kartony, zajmują mniej miejsca niż całe pudełka. I trzecie zadanie, małe przesadzanie.
Sadzimy roślinki w kartonowych pojemnikach po mleku i po soku, czyli nadajemy w sumie im drugie życie. I tu zadaniem jest, żeby dowiedzieć się, jak dbać o rośliny oraz jak nadać drugie życie innym przedmiotom, pseudośmieciom. W strefie art stworzono punkt o nazwie Wymaluj sny. Malujemy tylko naturalnymi dzisiaj składnikami, takimi jak kurkuma, kawa, czerwona kapusta. Czerwona kapusta fajnie wchodzi w reakcję z sodą i z octem i dzieci poznają tutaj takie sposoby, jak można uzyskać inne kolory. Bawimy się, malujemy, bez tutaj nie ma zasad, uczymy się takiej swobody też i tego, że jesteśmy po prostu tacy, jacy jesteśmy i możemy swobodnie się wyrażać, bez stresu, że ktoś nas oceni. Także dużo tutaj mamy możliwości do nauki. Kreatywne działania czekały również w strefie sport. Był ostry wycisk, czyli m.in. tor przeszkód składający się z kilku elementów, na przykład skoki przez skakankę czy rzuty do celu. Ponadto był też plastic run, czyli morskie wyścigi. Jej celem jest poczucie się przez dzieciaki bycia taką rybką, ale rybką w oceanie pełnym śmieci. Niestety przez nieuważność ludzi często te śmieci nagromadzają się tam, jest ich bardzo dużo. I tutaj dostają taką szatę, mogą się nią owinąć właśnie tymi śmieciami. Ale żeby nie było tak łatwo, na torze czeka na nich parę zadań. Muszą m.in. wykonać przysiady, napić się wody z kubeczka, czyli takie codzienne czynności oraz przenieść jeden przedmiot z punktu A do punktu B. Każdy punkt strefy był przestrzenią do zaszczepienia w dzieciach chęci do podejmowania nowych inicjatyw korzystnych zarówno dla ich rozwoju osobistego, jak i dla ich otoczenia. Dodatkowo o pełnych godzinach w czasie trwania imprezy wybuchał dziecięcy potencjał. Było to wyrzucenie swojej energii w kosmos. Po tym każde dziecko na zielonym papierowym liściu zapisywało w formie jednego słowa swój talent, a następnie umieszczało go na drzewie mocy. Dzisiaj było bardzo fajnie i wszystkie te atrakcje były po prostu cudowne. Mi się, moim zdaniem, bardzo się podobało mi. Nie wiem jak innym, ale raczej myślę, że też. Z tego dnia będę mieć bardzo fajne wspomnienia. Najtrudniejsze dla mnie było ostry wycisk. Dlaczego? Skakanka była trudna, której uczyłam się raz i... No, ale udało się zaliczyć zadanie. A najmilsze, najfajniejsze? Małe przesadzanie. A u ciebie? Takie najtrudniejsze to chyba było Wymaluj sny. Idziemy dalej. Dlaczego? Bo teraz gdzie idziesz? Bo akurat mieliśmy mało czasu i te pędzle, no, te farby tak niedobrze, tak dziwnie malowały, tak słabo. No jasne były. Bo one są naturalne. No właśnie. A najmilsze zadanie, które? Najmilsze to też miłe przesadzanie. Czego się nauczyłaś i dowiedziałaś, wykonując te wszystkie zadania? Żeby się nie poddawać i robić to, co lubię. Na koniec był czas na indywidualne podsumowania zadań oraz nagrody. Były ekotorby, woreczki i torby lniane oraz pudełka. Dzieci wybierały sobie też kwiat, z którym się utożsamiały po całym festiwalu. Były także pamiątkowe zdjęcia robione na drzewie mocy. Eco Art Fest stanowił zwieńczenie projektu pod tytułem Rośni. Podsumowaniem wszystkich czterech tur warsztatów socjoterapeutycznych, warsztatów ekologicznych, sportowych i arteterapeutycznych. Uczestniczyli w nich m.in. podopieczni placówki opiekuńczo-wychowawczej w Porszewicach, jak i placówki wsparcia dziennego Junior. Celem projektu było poszerzenie świadomości w różnych aspektach życia i zwiększenie kompetencji społecznych dzieci. Dzięki wspomnianym działaniom projektowym dzieci odkrywały swoje potencjały, pogłębiały wiedzę ekologiczną oraz nauczyły się, jak dbać o swoje zdrowie psychiczne i fizyczne. Na relacje z Eco Art Fest zapraszamy do programu Puls Miasta. Lecimy. Mamy kciuki. Dzięki.
I wystartował Przemek Antczak z Pabieńskiego Klubu Ocobiega w poniedziałek 11 września o godzinie 15 w Lewitynie rozpoczął swój drugi z 15 maratonów. To kolejne wyzwanie, jakiego podjął się na rzecz chorej 6-letniej Milenki Malinowskiej, u której tuż po porodzie zdiagnozowano chorobę genetyczną dziecięcego Alzheimera. Przypomnijmy, w kwietniu Pabieńczanin zrealizował wyzwanie, jakie postawił przed sobą, polegające na przebiegnięciu 10 maratonów w 10 dni. Teraz podniósł sobie poprzeczkę 15 maratonów w 15 dni. Inauguracja tego biegowego przedsięwzięcia nastąpiła w niedzielę 10 września w Łodzi. Pierwszy bieg już za mną, Park na Zdrowiu, godzina 8. Mała frekwencja, ale to dlatego, że trochę za późno wjechało na media społecznościowe, harmonogram cały. Łódź się odgryzała, że za tydzień na pewno będzie więcej osób. W Pabianicach tłumów też nie było. Na starcie pojawił się jeden kompan towarzyszący maratończykowi w pierwszych okrążeniach. Obecna była również, zresztą jak zawsze podczas biegowych wyczynów Przemka, Milenka wraz z małą Klaudią. Ale jak przyznał maratończyk, pierwsi jego fani, którzy towarzyszą mu podczas biegania, mieli pojawić się nieco później. Tym bardziej, że na pokonanie 42 km dawał sobie kilka godzin. Zakładam około 5 godzin, żeby przez te pierwsze maratony, żeby się po prostu nie zmęczyć, bo wiadomo, zmęczenie i tak będzie się nawarstwiało, ale żeby ono było jak najmniejsze, także zacznę na pewno trochę wolniej przez pierwsze maratony, a potem zobaczymy. Jak będzie siła, to przyspieszę, jak nie, no to będziemy się trzymać cały czas tych 5 godzin. W dni powszednie biegacz maratony rozpoczyna tuż po pracy, co oznacza, że nie bierze urlopu na czas realizacji przedsięwzięcia. Kondycja, jak mówi, jest okej, choć gorąca aura. Na pewno to nie pomaga. Tutaj jeszcze też jestem dzisiaj po pracy, także to wszystko się będzie zbierało, ale mam nadzieję, że będzie okej, czuję się dobrze, nawadniam się, pilnuję jedzenia, pilnuję picia, jestem w dobrej myśli. A jaka jest specjalna regeneracja po tych biegach? Turboregeneracja, bo nie ma na nią czasu, ale mam od znajomej fizjoterapeutki pożyczone nogawki kompresyjne i one robią robotę. Większość biegów odbędzie się w naszym mieście i tak trasę trzeciego we wtorek 12 września pokona w Parku Wolności. Środa jest maraton wyjazdowy Konstantynów, czwartek mamy tutaj Lewityn i piątek mamy Strzelnicę, sobota Park na Zdrowiu, a niedziela to jeszcze niespodzianka. Ten biegowy projekt ma, jak już mówiliśmy, szczytny cel. Zbieramy na lek dla Milenki Malinowskiej. No zobaczymy, ile się uzbiera. Otwarta jest już zbiórka, na się pomaga na moim fanpage'u, także zapraszam tam też. Jeśli ktoś nie może tutaj dołączyć, można tam wpłacić i liczymy na dobry wynik. Ostatni maraton Przemek przebiegnie w niedzielę 24 września w Lewitynie. 7 października startuje nowy sezon pierwszej ligi koszykówki kobiet. Pabieńska drużyna bez zmian występować będzie pod nazwą Grot FNF Automatyka, której nadal będzie przewodzić, mówiąc kolokwialnie, stary trener Piotr Rozwadowski. Sporo zmian nastąpi w naszej drużynie, bo będą nowe zawodniczki i niektóre zawodniczki odeszły z klubu, a nowe je, mam nadzieję, zastąpią godnie. Na pewno dziewczyny, które przyjdą, czyli przyszły już, Patrycja Daliga, Kaja Grygiel i Dominika Poleszak i Natalia Bednarek, to dziewczyny, które całkowicie uzupełnią ubytki. A wiem, że Aleksandra Janiak, czyli nasza pierwsza rozgrywająca, zastanawia się dalej, czy kontynuować karierę, czy nie, ze względów zdrowotnych. To raz, odeszła Pola Kazimierczak, która będzie grała w Wiśle Kraków. To dwa. I odeszła też Aleksandra Rok, która przeszła do Łódzkiego Widzewa, czyli te dziewczyny, które przyszły, wydają się całkowicie uzupełnić tą lukę powstałą po dziewczynach, które zmieniły barwy klubowe. Wymienione przez prezesa Grzankę nowe koszykarki, które zasilą nasz zespół, przywędrowały do Pabianic z różnych klubów. Kaja Grygiel to rozgrywająca, która grała w zeszłym sezonie w drużynie ekstraklasowej MKS Pruszków. Patrycja Daliga to zawodniczka, która przyszła z KKS-u Olsztyn, który nie zgłosił się do pierwszej ligi. Natalia Bednarek to nasza wychowanka, która grała w UKS Basket Aleksandrów, wróciła do nas. Natomiast Dominika Poleszak to zawodniczka, która grała w pierwszej lidze francuskiej. Poprzednio przed Francją grała w Ślęzie Wrocław i w Pszczółce Lublin. Czyli zawodniczka, która ma doświadczenie ekstra
klasowe. Myślę, że będzie dużym wzmocnieniem, dlatego że jest wysoką zawodniczką podkoszową, a tych zawodniczek zawsze nam brakowało. Grot FNDF Automatyka, inauguracyjne spotkanie rozegra na własnym parkiecie w powiatowej hali sportowej. Będzie to, jak mówi prezes Zbigniew Grzanka, mocne uderzenie, które pozwoli sprawdzić się nowym zawodniczkom. Przyjeżdża do nas zespół, który awansował do ekstraklasy, MBKK Sokołów Podlaski, zespół, który wygrał ligę, ale nie wszedł do ekstraklasy ze względu na finanse, bo to dosyć dużo pieniędzy kosztuje gra w ekstraklasie. Co za tym idzie, grają w pierwszej lidze i od razu mistrz i wicemistrz poprzedniego sezonu grupy A spotkają się w pierwszym meczu. Inauguracyjny mecz z Sokołowem Podlaskim Grot FNDF Automatyka rozegra 7 października w powiatowej hali sportowej. Początek spotkania o godzinie 15:00.